witam wszystkich. Dzisiaj na tapecie Mazdy. Jesteśmy na zlecenie pana Marcina w salonie Mazdy. Do wyboru ten egzemplarz. 2016 rok. I drugi egzemplarz w drugim rzędzie. 2018 rok. Cena bardzo podobna. Różnica 500 euro. No i sprawdzimy, w czym tkwi tajemnica. Do dzieła. No dobra, to o pierwszym wiemy na razie tyle, że, a może od najważniejszych rzeczy i chyba złych, drzwi kierowcy i drzwi pasażera z tyłu lakierowane, tutaj jest też szpachla, wartości 70-80 na powierzchni całego auta, drzwi pokazują prawie 500 u dołu i rzeczywiście była jakaś szkoda, to zostało naprawione, polakierowane, drugie drzwi chyba dla utraty, czy dla zachowania koloru, żeby nie utracić właśnie koloru i jednolitości tego koloru, też zostały polakierowane. To tyle wiemy. Opony letnie z 2016 roku, hamulce bardzo dobre. Zaraz będziemy rozmawiać ze sprzedawcą, co się stało, czy ma jakieś wyjaśnienie na te lakierowanie. Na razie ma urwanie głowy. Klient za klientem. Tak a propos, to ostatnio przy oględzinach Audi A8 sprzedawca łącznie z nami obsługiwał 4 klientów naraz. To tak, żebyście mieli wyobrażenie, jaki mają tutaj ruch w biznesie w Niemczech. Ten też, jak się z nim umawialiśmy, to mówił, a o której chce pan przyjechać? O 15. O 15 mi nie pasuje, bo mam już klienta. O 16. O 16 też już kogoś mam. 17. 17 też już mam termin, mówi 14. O 14 nie zdążymy dojechać. No okej, okay, to umówiliśmy się w ten sposób, że będziemy po 15 i zobaczymy na miejscu, co się wydarzy. No także w biegu zrobił kawę, w biegu dał 2 komplety kluczy, no i powiedział, proszę oglądać. Co robimy? No proszę, jakaś liczna plama.
Właśnie ktoś odbiera auto, pozuje do zdjęcia z szampanem. No i w oczekiwaniu na jazdę próbną. Jesteśmy w Lichtenfels z panem Marcinem dzisiaj i z tatą pana Marcina. Przejechaliśmy po odbiór auta. Oględziny wypadły pozytywnie i pan Marcin zdecydował się na zakup Mazdy. A której? Ano tej. Egzemplarz młodszy, 2 lata od tamtego. Białego. Ten nie jest biały, to jest taki księżycowy biały, troszeczkę ciemniejszy. Przytłumiony. 2 lata młodszy, bo 2018 rok. Dwukrotnie mniejszy przebieg. Tamten 49 tysięcy, ten niecałe 20 tysięcy. Ostatnio zarobiony był serwis 22 października przy przebiegu 19 z haczykiem. Nielakierowany, bezwypadkowy. Tamten miał, przypomnę, lakierowane drzwi od strony pasażera, tył i przód. Co jeszcze? Tamten automat, dlatego droższy, ale niedużo, bo wyjściowo 500 euro.
Natomiast po naszej wizycie, jak zwróciłem uwagę sprzedawcy, że pytałem go, dlaczego jest taka niewielka różnica pomiędzy cenowa pomiędzy autami, no to powiedział, że 500 euro to niedużo, no ale okej. I potem okazało się, że nic tego nizowego, sami obniżyli cenę o kolejne 500 euro. Także zamiast 17800 to kosztowało 17300 i tyle stało w ogłoszeniu. To natomiast 18300. Jakie jeszcze różnice? O automatycznej skrzyni biegów wspominałem. Tamten w automacie, ten manualna skrzynia biegów. Ten młodszy, mniejszy przebieg, manualna skrzynia biegów. No i co najważniejsze do pana Marcina, ten po liftingu. Mazda CX-3 przeszła w 2018 lifting. Nieznacznie wizualnie, bardzo delikatny grill, ramki, tu z tyłu światła, ale doszło parę ciekawych funkcji. No i poprawiono również silnik. Tam była wersja 120-konna, tu 121-konna, ale troszeczkę poprawiono jego konstrukcję, dzięki czemu ciszej pracuje i mniej pali. Tak przynajmniej deklaruje sprzedawca. Nie sprzedawca, tylko producent, przepraszam. Auto wyjściowo kosztowało 18300, zeszliśmy do 18000. I auto kupione. Czekamy chwilę, znaczy nie chwilę, bo już około 2 godzin w wydziale komunikacji była awaria systemu, ale już jesteśmy prawie na końcówce.